nie tak to robię. Całą lepszą, dawaj ze mną od startu. Serki to astro, sam poczujesz ten nastrój. Jak nie masz hajsu, no to was zimy skać. Jutro też się dzieje, że mam wiem, że zrobimy cash. Całą lepszą, dawaj ze mną od startu. Serki to astro, sam poczujesz ten nastrój. Jak nie masz hajsu, no to was zimy skać. Jutro też się dzieje, że mam wiem, że zrobimy cash. Pierwszy milion. To było naprawdę niezwykłe rozpoczęcie Faktorii Kultury. Pomimo gorszej pogody, Zeus i Maksim rozgrzali pruszczańską publiczność do czerwoności. Świetna muza, niesamowita publika i zabawa do późnych godzin nocnych. Zaczynamy takim młodzieżowym, myślę, tematem. Maksim i Zeus, czołówka hip-hopowej sceny polskiej. Cieszymy się, że są z nami. Mam nadzieję, że jeszcze publiczność dopisze, bo pogoda niestety rozwaliła system po prostu. Pierwszy dzień leje od samego rana, ale powolutku, jak widać, przestaje. Więc mam nadzieję, że w czasie koncertu będzie po prostu świetna zabawa. Limit miejsc obowiązuje, nie możemy na pewno wpuścić więcej niż 75% publiczności, ale dla tych osób, które nie dostaną się powiedzmy na amfiteatr, jak widać gdzieś tu za moimi plecami jest telebim, to taka nowość i ten telebim będzie stał przez całość Faktorii Kultury, całą imprezę, więc myślę, że jeżeli ktoś nawet przyjdzie do Parku Kulturowego, to po prostu będzie mógł się świetnie bawić. Odwyk od koncertów spowodowany pandemią koronawirusa odczuła nie tylko sama publika, ale również wykonawcy. Zapytany przez nas Zeus sam przyznał, że stęsknił się już za sceną. Mnie się wydawało, jak ten lockdown się zaczął, że mi tego nie będzie brakowało, no bo było troszeczkę też zmęczenie dużą ilością koncertów, ale jednak zaczęło mi tego brakować i tego kontaktu i dzisiaj czułem takie podekscytowanie, że przyjeżdżamy. Bardzo super energię dostaliśmy dzisiaj. No zawsze jak są nasi ludzie, nasi słuchacze tacy życzliwi nam, to jest super, ale dzisiaj po takiej przerwie to było naprawdę wyjątkowe dla mnie. Śpiewaliśmy przekrój taki z kilku, no co najmniej chyba 5 płyt, a dodatkowo po raz pierwszy graliśmy niektóre utwory z ostatniego albumu W poszukiwaniu siebie, bo ich nie mieliśmy okazji zagrać ze względu na kwestię lockdownu, ale też zagraliśmy rzeczy o wiele starsze, których też nigdy nie graliśmy. No i to też było niezłe przeżycie dzisiaj, specjalnie w Pruszczu zagraliśmy. Cześć, z tej strony Kamil, czyli Zeus. Pozdrawiam widzów Północna TV. Również Maksim wraz z całą swoją ekipą przyjechali, aby wakacyjnie rozruszać pruszczańską publiczność. Przygotowaliśmy bardzo energetyczny set. W zasadzie promujemy moje ostatnie wydawnictwo, czyli album Klasa. Jestem całą ekipą w poszerzonym składzie. Jesteśmy razem z gitarzystą greckim, z wokalistką Patrycją, razem z dwoma hypemanami, Adamem i Kevinem, DJ-em Szumem. Także no, cała delegacja z Białegostoku przyjechała, żeby rozruszać trochę Pruszcz Gdański. No i rozpocząć ten sezon koncertowy, bo my za tym tęskniliśmy. Wiem, że ludzie za tym tęsknią i chcemy to po prostu zrobić naprawdę z wielkim uderzeniem i z wielką klasą. Pozdrawiam wszystkich widzów Północnej TV. Białystok reprezentant, pozdrawiam, elo! Zapytani przez nas mieszkańcy nie ukrywali, że stęsknili się za tego typu imprezami. Czekaliśmy na to dosyć długo, ponad rok, więc w końcu coś się dzieje. Fajnie, tylko pogoda trochę nie dopisuje, ale na szczęście tutaj zadaszenie jest i przeżyjemy jakoś. Zawsze słuchałam Zeusa, już od kilku lat, więc chciałam w końcu zobaczyć na żywo pierwszy raz. Przyjść, rozerwać się i być między ludźmi i posłuchać dobrej muzyki. Znaczy ja jestem na swoim pierwszym koncercie, no i fajnie. No nie, dowiedziałam się kilka godzin temu, babcia mnie zabrała. Fajnie jest spotkać wreszcie się i obejrzeć różne koncerty. Ja jestem fanem tego typu muzyki, więc też dlatego Zeus, co prawda, dla Zeusa tu przyszedłem. Koncert Zeusa i Maksima to dopiero początek Faktorii Kultury. A co jeszcze nas czeka? Przed nami Spięty, Zalewski, Ania Rusowicz, Nocny Kochanek, Big Cyc, Łydka Grubasa i Kabareton. Tutaj naprawdę rewelacyjny line-up przygotowaliśmy. Odsyłam na stronę faktoriakultury.pl. Tam szczegóły, godziny koncertów. Warto zajrzeć i warto być w Pruszczu Gdańskim. Warto i warto. Lista wykonów robi ogromne wrażenie. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego my również zapraszamy do odwiedzenia sceny Faktorii Kultury. Do zobaczenia! Szukam swojego miejsca na ziemi. I ostatni raz. Miejsca na ziemi. Szukam swojego miejsca na ziemi. Miejsca na ziemi. Szukam swojego miejsca na ziemi. Dziękuję z całego serca. Dzięki! Nie zapomnijmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Zespół maksymalny przypadek. Polecamy również zobaczyć. Otwarto wystawę plenerową przed domem Widymana Pruszcz Gdański oraz dzieje się w tym tygodniu w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.